Halo, poproszono mnie o to, abym udzielił wskazówek, jak uzyskać to niemieckie gardłowe R. Niestety nie mogę się tu podać za eksperta, ponieważ sam używam R uzyskiwanego za pomocą czubka języka, to się tak ładnie nazywa das rollende R i występuje m.in. w Bawarii. Ja, jako że uczyłem się języka niemieckiego w Bawarii, także nabyłem również to bawarskie R, powiedzmy, das rollende R. Ale mogę oczywiście udzielić wskazówek, jak uzyskać to gardłowe R. Chodzi o to, żeby przede wszystkim na rozluźnionym gardle uruchomić cypelek, który znajduje się właśnie na podniebieniu. I wyglądałoby to mniej więcej tak. Czyli tu na rozluźnionym gardle uruchamiamy nasz cypelek i spróbujmy powiedzieć na przykład słowo rot, czyli czerwony, za pomocą właśnie gardła, czyli rot. Czyli tutaj jest to R takie trochę charczące. Kto poćwiczy, na pewno ten dźwięk uzyska. Osobiście nie uważam, żeby opanowanie tego francuskiego R było konieczne, aby porozumiewać się z Niemcami, ale jeśli komuś na tym bardzo zależy, to mam nadzieję, że pomogłem w uzyskaniu tego dźwięku, no i służę pomocą. Także Dankeschön, to wszystko na dzisiaj i tschüss!